Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem powiedzieć o platynie, o perspektywach dla tego metalu, które zasadniczo zmieniły się o 180 stopni. Z metalu, którego przemysł nie chciał z powodu regulacji politycznych, z metalu, który z racji przyzwyczajeń i czasu działania restrukturyzacji w przemyśle górniczym była duża nadpodaż, no i który zmniejszył swoją cenę kilkukrotnie. No bo złoto zawsze było dużo tańsze od platyny, czasami nawet to ten stosunek ceny złota do ceny platyny był dwukrotnie wyższy na korzyść platyny, a w tym momencie jest dwukrotnie wyższy na korzyść złota. No i zmieniło się to diametralnie, zmieniło się to politycznie, z powodów politycznych między innymi, no i z powodów restrukturyzacyjnych. O tym opowiem Wam za momencik. Ale na początek takie informacje, ponieważ przeglądałem, chciałem zrobić cały duży odcinek o platynie, mówiący również o historii tego metalu. Taką pracę już wykonał dla Was Moneciarz. On dość obszerny materiał o platynie przygotował. Niemniej z tego, co zauważyłem, jest to materiał zrobiony na podstawie polskiej wersji Wikipedii i niestety jest nie do końca prawdziwy. To znaczy tam jest mówione o tym, że platynę odkrył de Ulloa. Taki hiszpański awanturnik o bardzo barwnym życiu. No, generalnie był piratem, był rozbójnikiem, bandytą, naukowcem, niewolnikiem. No, generalnie czego to on w życiu nie robił. No ale to nie tak jest. Ludzkość znała platynę dużo wcześniej. Znała w starożytności wiele tysięcy lat temu w Egipcie. Nie wiem dokładnie, jakie jest datowanie, zresztą chyba nikt nie wie, ale od 7-8 wieku przed naszą erą zaczynały się pojawiać jakieś artefakty, które zawierały w sobie platynę. Ona była używana do inkrustacji. Nie była to czysta platyna, to był stop złota z platyną. Przy czym wydaje się, że ludzie w ogóle nie zdawali sprawy sobie z tego, że to jest coś innego. To po prostu było jakieś złoto, które miało trochę inne właściwości niż normalne złoto. Było jeszcze bardziej trudno i topliwe i nadawało się w związku z tym tylko i wyłącznie do inkrustacji. I tak to w wyposażeniu grobowym było znajdowane przez archeologów, aż do odkrycia pewnej, szkatułki, by to nazwać, pojemnika, pudełka, wykonanego z platyny, inkrustowanego platyną i złotem. Ten artefakt jest datowany na 2000 lat przed naszą erą. Zresztą informacje o tym pokazuję Wam zdjęcie. Specjalnie wybrałem zdjęcie, które zamieściła na swojej stronie Canadian Mint, czyli no, jest to informacja powszechnie znana, nie jest to jakaś tylko i wyłącznie tam naukowa ciekawostka. Jest ten obiekt, widać, że on jest wykonany z białego metalu. Kolejną cywilizacją, która niezależnie odkryła platynę, byli ludzie tworzący tak zwaną latolita, kulturę latolita. To była kultura rozwijająca się w Ameryce Południowej. Oni używali złota do tworzenia masek pośmiertnych i masek dla władców wykonanych ze złota. Złoto było utożsamiane z Bogiem i noszący złoto miał prawo rządzić. To takie boskie prawo do rządzenia dawało złoto. Mówiłem Wam o tym, używano tego w dziwny sposób. Te maski albo części tych masek wkładało się do ust, przytrzymywało się je zębami. Mówiłem o tym przy okazji materiału o bankach centralnych. No a tutaj jest kolejny przykład takiej właśnie maski.
No, oprócz tego, no, maskę grobową znaleziono z tamtego czasu, to jest datowane mniej więcej na 600 lat przed naszą erą. 500 do 600 lat przed naszą erą. I to jest maska wykonana z platyny i ze złota. Tam, no, w tej platynowej rzece, dzisiaj nazwanej platynową rzeką, w tej platynowej rzece można znaleźć samolot platyny, więc tam ci ludzie mieli dość swobodny dostęp do metalicznej platyny. Nie do końca wiadomo, skąd platynę mieli Egipcjanie. Tam mówi się o tym, że kopalnie złota, bogate kopalnie złota znajdowały się w Nubii. Tylko też nie do końca wiadomo, gdzie ta Nubia była, bo czasem się mówiło o Etiopii, potem o Somalii. Teraz słyszałem, że Nubia to jest Sudan Południowy, więc no tak nie do końca jest to jasne. Czyli tyle uzupełnienia do tamtych materiałów, które przygotował Moneciarz. No, ludzkość, wiadomo, przez bardzo długi okres czasu nie była w stanie przetopić platyny. Przetopienie było wielkim osiągnięciem technologicznym i właściwie zapoczątkowało jakiekolwiek użycie tego metalu w sztuce na większą skalę. No i największy popyt na platynę wywołał tak zwany styl Belle Époque, napędzany modą angielskiego dworu, gdzie i napędzany gigantyczną podażą diamentów pochodzących z dzisiejszego RPA, z ówczesnej Rodezji, który to popyt sprawiał, no, że właściwie wszystkie szanujące się kobiety chciały mieć na sobie biżuterię z platyny, z diamenta. Wracając od historii do teraźniejszości, co takiego się stało, że platyna, przyszłość dla platyny zaczyna się rysować w trochę jaśniejszych barwach niż dotychczas. Po pierwsze, zmiana nastawienia politycznego w Unii Europejskiej. Znaczy, ponieważ platyna była wykorzystywana najbardziej powszechnie do produkcji katalizatorów do silników spalinowych, a Unia Europejska chciała w ogóle zakazać używania silników spalinowych. Znaczy, teoretycznie nadal chce zakazać, natomiast w tym momencie już wiadomo, że to będzie, ta decyzja zostanie zmieniona w najbliższym czasie. Jest tam wyznaczony termin jakiejś debaty na tym, o całkowitym zakazie produkcji samochodów z silnikami spalinowymi. Okazało się, że elektromobilność to jest mrzonka. Okazało się, że bazowanie na informacjach chińskiej propagandy i na podstawie tego organizowanie polityki Unii Europejskiej, no, jest średnim pomysłem. Taka propaganda, no, to jakaś część takiej handlowej wojny hybrydowej. Mówimy, że jesteśmy wspaniali, że mamy jakieś cudowne technologie, inwestujemy niby w te technologie, okazuje się, że produkty i technologii lądują na wysypiskach śmieci natychmiast po wyprodukowaniu albo niedługo po wyprodukowaniu, ale w statystykach wygląda to pięknie. No i politycy, zamiast sprawdzić, zamiast przeprowadzić jakiś wywiad gospodarczy i dowiedzieć się, jak to jest naprawdę, to zaczęli dostawać kociokwiku i zabraniać używania silników spalinowych, co wydaje mi się kompletnie absurdalne w sytuacji, kiedy nie ma żadnej sensownej alternatywy dla silników o spalaniu wewnętrznym, póki co. No i Unia Europejska złagodziła stanowisko. Regulacje, które weszły w tej chwili, które miały właściwie już banować całkowicie diesle i właściwie usunąć diesla z handlu, okazuje się, że nie weszły. One weszły zupełnie w innym kształcie. Diesel zostaje, do tego diesel zaczyna być coraz bardziej popularny, szczególnie w Niemczech, a to jest wielki rynek motoryzacyjny. Do tego prowadzono regulacje, które uderzają bezpośrednio w samochody elektryczne, czyli po pierwsze wydłużono gwarancję na akumulatory, co sprawia, że przy dzisiejszej technologii obciąży się producenta dodatkowym kosztem wypłacenia samochodów w dodatkowy akumulator albo jakąś jego część, dlatego że część ogniw
po tak długim czasie na pewno ulegnie uszkodzeniu i przynajmniej część ogniw z baterii będzie trzeba wymienić po to, żeby na koszt producenta, po to, żeby auto mogło tyle czasu jeździć niezawodnie. A do tego samochody elektryczne są ciężkie z racji tego, że posiadają ciężkie akumulatory, są wyposażone w ciężkie akumulatory, no i to powoduje duże zapylenie związane ze zużywaniem się opon i ze zużywaniem się klocków hamulcowych, w ogóle hamulców, a zwiększono rygory norm mówiących właśnie o zapyleniu powodowanym przez opony i przez układ hamulcowy. Nikt tego w ten sposób nie tłumaczy, a ekoterroryści nie odzywają się na ten temat, nikt się nie chwali, że tak to zostało przeprowadzone, ale tak naprawdę to jest bardzo duży cios w elektromobilność. Właściwie to, co nam w tym momencie zostaje, to samochody hybrydowe, czyli takie, które tak czy inaczej będą musiały być wyposażone w silniki spalinowe. Najlepiej tutaj sprawdzają się silniki spalinowe pracujące w cyklu Atkinsona. To są specjalne silniki, które właściwie nie mogą służyć bezpośrednio do napędu samochodu albo mają ograniczone zastosowanie do takiego bezpośredniego napędu samochodu, ale ze względu na bardzo wysoką sprawność dobrze nadają się do produkcji energii elektrycznej i ze stosunkowo małymi stratami i dlatego raczej to będzie szło w tym momencie nawrót do samochodów hybrydowych, oczywiście w oczekiwaniu na to, co będzie z wynalazkami Toyoty, czy uda się rzeczywiście opracować technologię, która będzie działała sprawnie przy napędzie wodorowym. O tym mówiłem już wcześniej, że Toyota tutaj jakieś opracowania ma też jakieś retrofity, które mają sprawiać, że będzie można instalacje wodorowe montować tak jak instalacje gazowe do samochodów. To by było dość rewolucyjne. No zobaczymy, czy w ogóle to będzie miało rację bytu. Myślę, że to musi minąć jeszcze 15 lat. 10 lat to tak jest minimalny czas. Myślę, że 15 lat to jest taki czas, w którym rynek się wypowie. Klienci zagłosują portfelami, czy oni chcą na to wydawać pieniądze, czy nie chcą, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, czy nie ma. No, ale to sprawia, że potencjalnie w jakimś tam dość długim czasie duża ilość platyny może być potrzebna w przemyśle za kilkanaście lat. Oczywiście dzisiaj kupowanie platyny po to, że może za 15 lat uda się na tym trochę zarobić, no to jest całkowicie bezsensowna strategia. Można zupełnie spokojnie poczekać właśnie 7, czy 8, czy 10 lat, dopiero wtedy zacząć zakupy z tego powodu. Natomiast na dzień dzisiejszy platyna będzie stosowana w większych ilościach w przemyśle motoryzacyjnym, dlatego że większa ilość katalizatorów będzie produkowana. To, co tutaj Wam pokazuję, to właśnie są katalizatory. To są katalizatory oraz filtry cząstek stałych, które, no nagrałem dla Was ten materiał na targach motoryzacyjnych w Poznaniu. Jak widać, czasami są to konstrukcje gigantyczne. W przypadku tego stołu wykonanego z katalizatora, no to jest wręcz niesamowita ilość tej substancji katalitycznej wewnątrz. Ale no, odrobina dziegciu, nie wszystkie urządzenia katalityczne, w szczególności nie wszystkie filtry cząstek stałych muszą zawierać w sobie jakiekolwiek metale szlachetne. Tutaj Wam prezentuję rozwiązanie, które jest stosowane w Volkswagenie. To jest rozwiązanie oparte o vanad. W tej części, która jest filtrem cząstek stałych, nie ma metali szlachetnych. Metale szlachetne są tylko w tej części, która jest katalizatorem NOx i znaczy właściwie katalizatorem wielofunkcyjnym, który prowadzi tam te swoje reakcje katalityczne właśnie w oparciu o metale szlachetne, czyli o platynę i o palla. Poza tym grupa
cała grupa francuskich samochodów ma rozwiązania techniczne, które nie wymagają używania w ogóle metali szlachetnych. One, sam filtr cząstek stałych jest jakby magazynem cząstek stałych, on się musi zapychać, a później w trakcie, kiedy jest wypalany, podaje się pewną substancję, wtryskuje się do niego pewną substancję, która zawiera sobie katalizatory oparte o cer, o tlenek ceru, i tlenek ceru powoduje wypalenie tej zmagazynowanej w filtrze cząstek stałych sadzy. Właściwie to tyle, jeżeli chodzi o przemysł. Jeżeli chcecie obserwować zmiany cen czy zmianę popytu w przemyśle, to należałoby obserwować, co dzieje się z cenami platyny i palladu jesienią. Jeżeli jesienią będą jakieś gwałtowne wzrosty, takie dość szybkie, związane właśnie z zakupami branży automotive, no to wtedy można przypuszczać, że to już jest to. To już zwiastuje, że większa ilość tego rodzaju metali, tych metali będzie montowana do samochodów, czyli większa ilość tych metali pojawi się na rynku. Kolejną dobrą informacją dla platyny jest informacja o strajkach w kopalniach platyny. Strajki w kopalniach platyny są wywołane masowymi zwolnieniami pracowników, czyli restrukturyzacją kopalni. Jest to konieczne, dlatego że wynika z obniżenia ceny tego surowca i platyny, i palladu, ponieważ właściwie ani platyny, ani palladu z reguły nie wydobywa się jako jedynych metali w kopalni. Natomiast no, jeżeli obydwa te metale, jeżeli wydobywane są razem, jeżeli wydobywane są wspólnie, wcześniej było tak, że cena platyny spadała, ale cena palladu wzrosła, więc kopalnie utrzymały rentowność. Jak cena palladu spadła, to złoża wyszły z bilansu, stały się pozabilansowymi złożami. W związku z tym nie ma sensu utrzymywać tak dużych kopalni, nie ma sensu obsługiwać wszystkich części złoża, tylko i wyłącznie te, które są bilansowe. W związku z tym część ludzi nie jest potrzebna w tych kopalniach. I zmniejszenie wydobycia w tych częściach, czy w ogóle zaniechanie wydobycia w tych częściach złóż, które są pozabilansowe, spowoduje, że cena pozyskiwania tego surowca spadnie. Więc może się okazać, że ta cena, na której w tej chwili jest konsolidacja, ten trend boczny się po prostu utrzyma przez długi okres czasu. No i to by stawiało platynę, głównie platynę, no pallad jest typowo przemysłowy. Natomiast platyna no jest uważana za pieniądz na rynku obok złota, więc platyna mogłaby tutaj być, rzeczywiście zachować tą cechę pieniądza, czyli być magazynem wartości, przenosić tą wartość i nie ulegać jakimś wahaniom czy gwałtownym spadkom w tym momencie. Dlatego no, w mojej ocenie, pomimo tego, co mówią różni komentatorzy, że to jest jakiś dramat, że to jest nie wiadomo co, okej, jeżeli oni liczyli na to, że cena platyny zaraz odbije i przynajmniej dojdzie do poziomu złota albo przekroczy swoją ceną, poziom cen złota, no to wiadomo, to się nie zdarzy w najbliższym czasie. To może dopiero, jeżeli upowszechni się motoryzacja oparta o te rozwiązania proponowane przez Toyotę, w których tam bardzo duże ilości platyny są zużywane na produkcję pojedynczego takiego zestawu napędowego do samochodu. Ale do tego czasu no, cena platyny raczej pozostanie, albo pozostanie w trendzie bocznym, tak jak jest teraz, albo czekają tam nieznaczne wzrosty związane ze zwiększeniem się popytu spowodowanego powrotem diesla do łask. Jak będzie, czas pokaże. W każdym razie no, znowu wszystkich tych, którzy się spodziewali, że może cena z platyny spadnie jeszcze o kolejne 50 czy 70% od tego poziomu, na którym ona jest w tej chwili, raczej to nie ma szans się zrealizować, albo przynajmniej szansę takiego scenariusza
w najbliższym czasie spadają.